좋아. 재밌어. 그렇게 웃기게 생겼네요. 자, się pewnie, dlaczego wyglądam, jakbym wpadła pod kosiarkę. I pomyślałam, że skoro i tak musicie oglądać moją poharataną twarz, poharataną szyję, to opowiem wam, co się stało. Właściwie to nic się nie stało. Ja sobie to sama zrobiłam. Hej wszystkim, to Pera w Korei. Dzisiaj porozmawiamy sobie, zamiast takiego zwykłego vloga, o mojej wizycie u koreańskiego dermatologa. Chyba zarymowałam. Więc tak, to wszystko, co widzicie na mojej twarzy, na mojej szyi, jest tego więcej, bo jeszcze mam na plecach, mam jeszcze tutaj na piersiach. To jest efekt mojej wizyty u koreańskiego dermatologa, gdzie usuwałam sobie pieprzyki i znamiona. I teraz przez jakiś czas będę tak wyglądać, bo muszę mieć tutaj te plastry, dopóki to się nie zagoi. Ja pieprzyków miałam bardzo dużo, miałam też na twarzy i stwierdziłam, że dlaczego by sobie tego nie usunąć. Przy okazji, bo tak naprawdę do dermatologa wybierałam się po to, żeby mi usunął odcisk na stopie, bo to nie jest przyjemna rzecz. I przy okazji opowiem wam, jak wyglądała ta wizyta. Udałam się do dermatologa. Dermatolog po koreańsku to jest pibukwa. No i w Korei, jak wiecie, do szpitala, to nie do szpitala, do takiego gabinetu, do takiej przychodni, wybieramy się po prostu, można wejść z ulicy. Czasem nie trzeba nawet mieć rezerwacji, w zależności od lekarza, ale w wielu można po prostu wejść, zarejestrować się i od razu mieć jakieś tam badanie, czy konsultacje, czy cokolwiek. I jest taka uwaga a propos dermatologów, bo na to się nadziałam i ja, i Beata. Tu pozdrawiam Beatę, bo tutaj mam anegdotę od niej też. Mianowicie, nie każda pibugła, czyli nie każdy dermatolog jest taki sam. Są dermatolodzy, którzy zajmują się chorobami skórnymi, a są dermatolodzy, nazywa się to tak samo pibugła, ale zajmują się czymś innym. Jedni właśnie chorobami skóry, a inni medycyną estetyczną. Tutaj jest anegdotka właśnie od męża Beaty, który poszedł do pibukła, bo miał coś usuwać sobie na brodzie bodajże. Poszedł do pierwszego gabinetu, do drugiego i dopiero w trzecim go przyjęli. Dlaczego? W pierwszym nie przyjmowano, bo to był tylko gabinet medycyny estetycznej. W drugim go nie przyjęto, bo nie przyjmowano mężczyzn. Z tym się w ogóle nie spotkałam, no ale widocznie są takie przychodnie dermatologiczne, gdzie nie przyjmują mężczyzn. I dopiero w trzeciej miał zabieg, na którym mu zależało. Także jak wyszukuję pibukła, to potem zawsze się stresuję, czy to będzie ta pibukła, w której leczą, czy nie leczą, więc trzeba dobrze szukać. Ja też kiedyś poszłam z też jakimś odciskiem na stopie, czy czymś tutaj u nas na dzielni i się okazało, że jest tylko jeden dermatolog, który się tym zajmuje, a reszta to wszystko robią jakieś liftingi i inne zabiegi takie bardziej estetyczne. Więc ja się udałam tym razem z tydzinem, który mi towarzyszył, do dermatologa w centrum Bucheon, który wiedziałam, że zajmuje się też chorobami skórnymi, bo byłam tam w zeszłym roku i mogłam mieć ten odcisk przynajmniej usunięty. I 4 lata temu ja już miałam kilka pieprzyków usuniętych, takich największych z ciała, więc mniej więcej wiedziałam, co mnie czeka i trochę się bałam. Wtedy to naprawdę było tylko kilka, a tym razem usuniętych miałam ich prawie albo ponad 30, nie wiem dokładnie, ale około 30 pieprzyków i znamion i jakichś zmian skórnych, z czego 3 duże pieprzyki to były i 10 chyba takich średnich. Zresztą prawdopodobnie widzicie, jaka jestem obklejona teraz na szyi. Przebieg wizyty wyglądał następująco. Udaliśmy się do przychodni, która znajdowała się na 8 piętrze budynku w centrum Bucheon. I po rejestracji mieliśmy konsultację z lekarzem, znaczy ja miałam, tydzień mi towarzyszył. Pokazałam więc lekarzowi, o co mi chodzi, o które pieprzyki, jak wygląda ten odcisk, sprawdził, czy to jest faktycznie odcisk, czy coś innego, potwierdził, że to jest odcisk, po czym pokazałam mu też jeszcze jedno znamie na brzuchu, które mam i tutaj stwierdził, że ono jest za poważne na przykład, żeby on je usuwał i on mnie skierował do większego szpitala, dał mi skierowanie takie specjalne, że mam iść na usuwanie tego znamienia do większego szpitala, żeby od razu zrobili też biopsję. Pamiętam, że jak 4 lata temu usuwałam te pieprzyki, to jeden miałam taki większy i oni od razu wysyłali na biopsję do laboratorium sami. A tutaj widocznie tego nie robią, będę musiała sama iść po prostu do
osobnego szpitala, do dużego, bo to są takie małe, prywatne gabinety, mówię, no 8 piętro budynku, po prostu jedna przychodnia, a te duże szpitale, o których mówię, to są duże szpitale typu, na przykład szpital Samsunga jest na Gangnamie, albo szpital uniwersytecki Seoul National University, no to są takie największe szpitale, które robią takie tego typu rzeczy, czyli na przykład biopsję. Tak, i dostałam skierowanie, bo do tych większych szpitali trzeba mieć skierowanie właśnie. Po konsultacji udałam się z powrotem do rejestracji, gdzie jedna z pielęgniarek zaznaczała mi na twarzy, na szyi i wszędzie, gdzie były dostępne miejsca, jakby w miejscu publicznym, bo to było przy rejestracji, przy lustrze pokazywałam, które pieprzyki czy znamiona usunąć i potem jeszcze udałyśmy się do osobnego pokoju, gdzie zaznaczyła te pieprzyki i znamiona na moim ciele. Do trzech największych zmian tych pieprzyków miałam mieć znieczulenie miejscowe, zastrzykiem robione i tego się najbardziej bałam zresztą, a na resztę miałam krem, więc pielęgniarka posmarowała mi praktycznie całą twarz i szyję kremem i potem też na ciele miałam też kremem i ona to zaklejała plastrami, a na szyi i na twarzy miałam maskę. Oh my god. 표정이도 없어. 뭐? 표정이 안 보여. 없지. 핑크 몬스터다. 뭐 하시는 거예요? 전백이. 왜 빼요? 많아서. 이빨밖에 안 보여, 눈하고. 눈하고 oh 이빨밖에 안 보여. 나처럼 병원 같은 피부야. 좋아? 재밌어? 그게 웃기게 생겼네요. 그게 아 진짜 핑크몬스터네. 근데 여기는 주사 맞아야 된다. 여기랑 뒤는 그거 난 주사 맞을까? 신나. 신나? 근데 오빠 많이 간지러웠다고 얘기한 거 아니었어? 크림? 이거 눈썹 할 때 많이 간지러웠던 거야? 좀 간지러웠잖아. 난 그냥 조금 느낌이 있는데 별로. Odczekałam 20-30 minut. Jeżeli oglądaliście filmik z Tedzinem, który miał robione brwi, no to ten sam krem był. Czyli potem już nie czułam twarzy i zostałam skierowana do gabinetu, gdzie już usuwano laserowo te wszystkie znamiona. Położyłam się i to wszystko trwało może z 10 minut. Przy czym odcisk mi na żywca robiono. W ogóle żadnego znieczulenia, więc troszeczkę się bałam, ale poza tym było ok. Było ok, no wiadomo, nieprzyjemne jest znieczulenie, jak jest robione, no ale to trzeba też wytrzymać. Miałam tak dużo tych pieprzyków, że opatrywały mnie potem dwie pielęgniarki. Po prostu ja siedziałam, a koło mnie dwie pielęgniarki po prostu mi to wszystko zaklejały, bo tyle tego miałam. Tego mam sporo, naprawdę, nawet mam tutaj jeszcze na ramieniu, tu wszędzie na... O, widzicie? Jeszcze z tyłu na plecach, to sporo tego. I jak one mnie opatrywały, no to wiadomo, miałam ściągniętą koszulkę, więc w tym pokoju byłyśmy zamknięte, ale nie zamknięte na klucz. I one w ogóle miały takie jakby mini mikrofony w uszach i walkie-talkie ze sobą i słyszałam, jak jedna pielęgniarka mówi, żeby nie wchodzić do tego pokoju, no dlatego, że jestem w negliżu, bo tutaj chodziło o ochronę prywatności. Żeby nikt nie wszedł do tego pokoju, to było takie, o... W życiu bym nie pomyślała o takim detalu w szpitalu czy w przychodni, a tutaj nawet o czymś takim myślano, więc to była taka miła niespodzianka. Jak wyszłam, to tydzień rozmawiał też z pielęgniarkami i dostał takie instrukcje obsługi, co robić, jakby jak zajmować się ranami już po zabiegu. Tu na tej kartce są nawet uwagi, co się może dziać, ile to może trwać, ile razy zmieniać opatrunki na dzień, czym zmieniać, w jaki sposób zmieniać. I tutaj też jest uwaga, że przez rok mogę dostać AS, czyli obsługę klienta, że tak powiem. Taką na gwarancji jestem przez rok. Czyli jeżeli na przykład mi się jakiś pieprzyk odnowi, i trzeba go będzie ponownie jeszcze troszeczkę usunąć, to przez rok mogę przyjść i będę miała to usunięcie za darmo. I tak mogę 3 razy w ciągu tego roku przyjść, żeby mi poprawili jakieś pieprzyki. Więc tutaj to tak wygląda i po 3 miesiącach minimum można przejść. Po 3 miesiącach, jak się odnowi, to można przyjść. I jeżeli nawet więcej będzie niż 3 razy, to 50% zniżki dają później. Więc to jest fajne. I tutaj też instrukcja obsługi Duodon. Duodon, co to jest, już mówię. Ponieważ to, co widzicie
to nie są takie zwykłe plastry, tylko ja muszę mieć specjalne plastry, które po polsku się nazywają plastry hydrokoloidowe. To tak wygląda. Przynajmniej ten jeden plaster wygląda w ten sposób. Po koreańsku to się nazywa jeseng tape i oznacza taśmę regeneracyjną. I to jest taka fajna taśma, którą się przykleja na ranę i ona zachowuje wilgoć w tej ranie i pozwala się szybciej goić. To jest bardzo fajna rzecz. Ja się z tym spotkałam pierwszy raz właśnie, jak miałam usuwane pieprzyki te 4 lata temu. I to jest właśnie takie śmieszne, że jak się to naklei, to po jakimś czasie tam się pojawiają pęcherze. Czekajcie, ja Wam pokażę, jak te pęcherze wyglądają z bliska. Widzicie? Tu się taki pęcherzyk po prostu utworzył na skórze. Tu miałam jeszcze jedno znamię na ramieniu i możecie sobie zobaczyć, jak się taki pęcherzyk utworzył. Ja teraz jestem 2 dni po zabiegu i w większości już nie mam, że mi krew leci, tylko z takich największych, więc nie jest źle. Koszt takiego jednego plastra, on ma 10 na 10 cm. W Korei, przynajmniej w tej przychodni, sprzedawano za 4000, u mnie na dzielni, bo mi zabrakło, kupiłam, kosztowało 4500 wonów. No, czyli jak sprawdzałam, oczywiście to sprawdzałam tylko w jednej jakiejś tam aptece w Polsce, w internetowej, to tam było za chyba 16 zł, więc trochę taniej jest w Korei. Ale też to zależy od wielkości i od ilości, więc to sobie musicie sprawdzić. Ale jeżeli macie właśnie jakieś takie małe ranki tego typu, to się świetnie, świetnie sprawdza. I teraz, co Was chyba najbardziej ciekawi, jaki jest koszt? Ile zapłaciliśmy u tego dermatologa? To była jakby zabieg na życzenie, tak? To w celach estetycznych, więc tego nie obejmowało ubezpieczenie. Ubezpieczenie objęte było tylko ten odcisk, był jakby usuwanie odcisku było objęte ubezpieczeniem, więc to było trochę tańsze. A za resztę musiałam zapłacić jakby z własnej kieszeni, bez ubezpieczenia już. Kupiliśmy 4 takie plastry, to wyszło 16 tysięcy, to dodatkowo. A za same zabiegi zapłaciłam 497 tysięcy 200 wonów. Dużo, mało, to mi musicie wypowiedzieć, bo jestem ciekawa, jeżeli ktokolwiek z Was miał usuwane w Polsce prywatnie, to ile Was to wyniosło, bo jak sprawdzałam w internecie i nie wiem, czy temu wierzyć, ale w internecie mi podawano jakieś takie chore sumy, że usuwanie laserowe znamion czy pieprzyków właśnie w Polsce prywatnie kosztuje od 200 do 500 zł za jeden pieprzyk, jedno znamię. Za jedną zmianę. Dajcie znać, czy tak jest naprawdę, czy naprawdę są takie koszty, czy to trochę taniej wychodzi, bo wychodzi na to, że w Korei jest po prostu o wiele, wiele taniej. W tej przychodni, w której ja byłam, za największe pieprzyki płaciło się 30 tysięcy od sztuki, więc niecałe 100 zł, 90 zł, 90 zł na obecnym kursie to wychodzi. Za takie średnie 12 tysięcy, czyli 36 zł. Więc no, taki był koszt. No i potem takie małe to, że jest naprawdę w niektórych przychodniach widziałam, że na przykład 10 zł od pieprzyka biorą laserowe usunięcie, jeżeli to jest takie pojedyncze. Teraz właśnie kolega tydzień z pracy usuwał sobie przed ślubem jakieś zmiany skórne. To nie były pieprzyki, bo to było jakieś zmiany skórne na twarzy miał i tego wyszło mu, jak pytał o cenę i jak się tam na konsultacji dogadywał, to powiedzieli, że 50 tego będzie miał. A się okazało już jak w trakcie usuwania, że wyszło, że 100 różnych zmian na twarzy miał usuniętych, więc zapłacił za to, mówię, to było o wiele mniejsze, 270 tysięcy wonów. Na całej twarzy 100 jakichś zmian skórnych, 270 tysięcy zapłacił. I tydzień właśnie się śmiał, że jak go spotkał, to ten jego kolega miał po prostu cały taki duży plaster przyklejony na jednym policzku, na drugim policzku i na czole. Można tak, można. Nie trzeba tutaj tego tak ciąć, jak ja mam pocięte, widzicie? Ja takie mam po prostu pocięte na małe kawałeczki. To jest powód, dla którego będę wyglądać troszeczkę właśnie jak pacjent, który, nie wiem, naprawdę wpadł pod kosiarkę. No, to tyle, co chciałam Wam powiedzieć. Chciałam tylko wyjaśnić, dlaczego wyglądam tak, jak wyglądam i pewnie będę wyglądać w kolejnych filmikach, co będzie śmieszne, biorąc pod uwagę, jaki temat szykuję dla Was w następnym odcinku, więc będzie to trochę ironiczne, zobaczycie. No to teraz przynajmniej w następnym odcinku się nie będziecie stresować, co mi się stało. Nic się nie stało. Jeżeli macie jakieś pytania a propos, jeżeli czegoś nie wyjaśniłam albo chcielibyście, żebym coś dopowiedziała, to pytajcie w komentarzach, odpowiem. Taka seria medyczna może nam się zrobić. W zeszłym roku miałam rehabilitację
w tym roku dermatologa. Zobaczymy, co dalej będzie. To tyle. Mam nadzieję, że czegoś się z tego filmiku dowiedzieliście. A ja się już z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa. So keep it doesn't matter.